Mamy takie zadanie. Dysponujemy długim, 100-metrowym kawałkiem drutu. Mamy taki bardzo długi kawałek drutu, jego długość wynosi 100 metrów, i teraz dzielimy ten kawałek drutu na dwie części. Gdzieś w jakimś tutaj miejscu dzielimy go na dwie części. No i teraz z jednej z tych części wykonujemy trójkąt. Zaginamy drut tak, żeby wykonać trójkąt równoboczny. No a z drugiej części wykonujemy kwadrat. Zaginamy ten drut w ten sposób, żeby zrobić z niego kwadrat. No i teraz naszym zadaniem jest znalezienie takiego podziału tego drutu, żeby suma pól tych dwóch figur, trójkąta równobocznego i kwadratu, była jak najmniejsza, żeby była minimalna. No to jak to zrobimy? No powiedzmy, że wprowadzimy sobie tu jakiś parametr. Oznaczymy długość tego jednego kawałka jako x. Wtedy długość tego drugiego kawałka to będzie 100 odjąć x. x będzie w metrach. Nie będę tych jednostek pisał, żeby zaoszczędzić trochę czasu. No to teraz możemy łatwo znaleźć długości boków tych dwóch figur. No bo długość boku trójkąta, to będzie x przez 3. Tutaj każdy z tych boków będzie równy x przez 3. To jest trójkąt równoboczny. A długość boku kwadratu to będzie 100 odjąć x przez 4, no bo ten kawałek drutu musimy na 4 części po podzielić, żeby wykonać z tego drutu boki kwadratu. No to możemy teraz obliczyć pole, sumę pól tych dwóch figur. Pole kwadratu no to jest bardzo łatwo. Na no pole trójkąta równobocznego, no to może tutaj nie każdy pamięta wzór na pole trójkąta równobocznego. Więc ja sobie szybko wyprowadzę. Powiedzmy, że mam trójkąt równoboczny oboku, powiedzmy, A. No to teraz mogę ten trójkąt po tutaj podzielić na dwie równe części za pomocą wysokości tego trójkąta. Wysokość dzieli tę podstawę na dwie równe części. No i pole to jest jedna, druga długość podstawy razy wysokość. No ale ponieważ to jest trójkąt równoboczny, no to ta wysokość jest związana z bokiem w sposób jednoznaczny. Mogę narysować sobie ten trójkącik, który tutaj mam. Jeszcze raz tutaj narysuję to obok. To jest trójkąt prostokątny, w którym tutaj mamy A, tutaj mamy H, a tutaj mamy połowę długości boku. No i ten trójkąt musi spełniać równanie rasa. Czyli wiemy, że A do kwadratu to jest H do kwadratu dodać a przez 2 do kwadratu, czyli a do kwadratu jest równe h kwadrat. Dodać a kwadrat przez 4 mogę od obu stron odjąć a kwadrat przez 4. To dostanę takie równanie. No i teraz 1 odjąć 1 czwarta to jest 3 czwarte, czyli mam 3 czwarte a kwadrat jest równe h kwadrat. No i teraz mogę wziąć dodatni pierwiastek z obu stron gości muszą być dodatnie i dostanę wyrażenie na h, że to jest a razy pierwiastek z 3 podzielone przez 2. Czyli to jest równa wysokość. No a co za tym idzie? Pole mojego trójkąta to będzie 1 druga a razy h, które jest równe a razy pierwiastek z 3 przez 2, czyli ostatecznie to pole trójkąta, pole trójkąta to będzie a do kwadratu razy pierwiastek z 3 podzielone przez 4, czyli to jest pole trójkąta, a zatem suma tych dwóch pól to będzie suma pola trójkąta i pola kwadratu, czyli to będzie równe pole trójkąta. To jest a kwadrat, w tym wypadku a jest równe x przez 3, czyli x przez 3 do kwadratu, razy pierwiastek z 3 podzielone przez 4, dodać pole kwadratu. A pole kwadratu to jest długość boku kwadratu do kwadratu. Mogę to jeszcze uprościć, czyli będziemy mieli x kwadrat. Razy pierwiastek z 3 przez 3 do kwadratu to jest 9, razy 4 to jest 36. Dodać. No, napiszę tak: 100 odjąć x do kwadratu, a 4 do kwadratu to jest 16. I to jest moja funkcja P wyrażona. Jako funkcja jednego parametru x. No, i teraz, żeby rozwiązać to zadanie, no to wystarczy znaleźć minimum tej funkcji p/x, czyli musimy tę funkcję zminimalizować, zminimalizować. No, i tym zajmiemy się w następnym filmie. W następnym filmie znajdziemy minimum tej funkcji, która mówi nam, jak. Suma pól tych dwóch figur zależy od x, a x to jest ten parametr, który mówi w jakim stosunku dzielimy ten 100-metrowy odcinek drutu na dwie części.